Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Kryptomigawka. Tym razem sobie posłuchamy bardzo ważnej i ciekawej rzeczy, którą mogliśmy usłyszeć w Komitecie Kongresu Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Komitet Ekonomiczny i Finansowy, co tutaj się wydarzyło, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Zobaczymy, jakie kryptowaluty zostały wymienione przez tą osobę i jak postrzega gotówkę w stosunku do kryptowalut ta osoba. Także zobaczymy. Czy coś tutaj się nie zmienia też w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o podejście do kryptowalut? Ogólnie temat tego zebrania jest taki, czy gotówka jest nadal e, królem. Tutaj też wcześniej omawiali mobilne płatności, ale na końcu jest tutaj podsumowanie od pana Emera na temat, jak widzą tutaj gotówkę, a więc sprawdźmy sami. It, uh, I I, I really appreciate my colleague from Wisconsin. I dziękuję mojemu koledze z Wisconsin, który naciska ten przycisk resetu, żeby po prostu zmienić nasze też, powiedzmy, podejście do tematu czy skupienie. of what I hear when we talk about bo jeżeli chodzi o technologię, to co najczęściej słyszę, what, uh, with, uh, we... przypomina mi to ludzi, e, którzy radzą sobie z pewnymi problemami czy, czy nowościami od n, dziejów. Fear what we don't know. Czyli boimy się tego, czego nie znamy, czyli e, strach przed nieznanym and uh, by acting before we really understand uh, what we're dealing with uh, we have a tendency importantly i jeżeli tutaj dzieje się jakaś innowacja czy technologiczne nowe podejście najczęściej wypiechamy to poza Nasze rozumowanie, a na pewno akceptację. Powinniśmy tak naprawdę skupić się na tym, żeby wprowadzać albo prowadzić tymi technologicznymi niuansami, nowościami. I widziałem też twój komentarz na temat tego, że usunęliśmy też. Biznesy, które nie operują gotówką. I to jest troszeczkę smutne, bo tak naprawdę potrzebujemy rządów, żeby dali nam jakiś. No rodzaj zabezpieczenia czy odpowiedź na to. W 2007 pamiętam, że mieliśmy około 9000 banków, które działały, powiedzmy, no na ulicy, gdzieś w wielkich miastach, gdzieś po prostu jako fizyczne banki. Mieliśmy 9000 placówek credit union, tak samo. A rok później i nawet po tym krachu który wydarzył się w 2008 roku nadal mieliśmy tyle samo placówek pomiędzy rokiem 2009 a 2011 I then kongres congress rushed in to i potem, oczywiście, Kongres wpadł tutaj, żeby pomóc, jak w każdym kryzysie, żeby no, wspomóc tą gospodarkę. Bo przecież rządy mają nas uratować. Ale od tamtego czasu widzimy, że ta sprawa tych zamykanych placówek albo y, biznesów po prostu jest na wyższym poziomie. I presja na tych mniejszych bankach czy credit union, tych średnich firmach, mniejszych bankach jest coraz większa i zamiast e, tych jednostek 9 tysięcy, jak mieliśmy wcześniej, mamy około 6 tysięcy. Czyli każdego dnia mamy mniej Biznesów działających. Zamiast wykreować środowisko, gdzie mamy więcej tych placówek, i idea, jeżeli chodzi o no, ratunek poprzez rząd, tym, że będą usuwać kolejne placówki, albo po prostu w taki sposób będzie to działać, no to nie jest zaciekawa. I często się zastanawiam, bo bardzo często jest przypominane to, że kryptowaluty jest to preferowana forma w kryptowalutach, żeby prać brudne pieniądze. Well, my colleague Mr Payne, just pointed out, the only truly private thing left is cash. Ale mój kolega właśnie powiedział, że jedyną prywatną rzeczą, która z nami tutaj jeszcze jest, jest gotówka. Możemy oczywiście za pomocą internetu zidentyfikować ludzi, ale nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę, która niesie fizycznie gdzieś tam w torbie, powiedzmy, jakąś gotówkę. I komentarz jest taki, że przecież pamiętamy, że El Chapo miał 200 milionów dolarów w gotówce gdzieś tam na swojej posiadłości. I nie wydaje mi się, że w owym czasie miał jakiekolwiek krypto. Może jego syn. I I nie to anybody kto jest Again, because I think the rhetoric really is: this is Silk Road, this is dangerous. Technology is going to disenfranchise because we don't learn it. And by the way, uh, it uh, wydaje mi się, że pójście tą drogą, że to jest po prostu niebezpieczne, że to jest, uh, Silk Road, że to jest po prostu coś, uh, no po prostu niebezpiecznego. To my colleague who says, how, What about the grandmother who doesn't know or the child?" I agree with him, but I'm one of those people that when I go through the checkout line of the grocery store and they say, "Sir, the self-serve is open." Uh-uh. Oh, no, no, I'm going to the person. I want to talk to somebody. The young people are going through. Zwłaszcza, if I go through the self-serve, I want the, uh, the employee discount, because I'm doing the job, right? I should get the. I mimo tego, że wybieram, jeżeli idę do sklepu, kontakt fizyczny ze sobą, w której kupuję coś, także jeżeli widzę taką samoobsługową kasę, nie, 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 ja wolę iść po prostu do osoby, która mnie tutaj przyjmie. I... But I, I think. I to jest ok, że mamy tutaj podejście takie sceptyczne, że w razie czego jesteśmy też ustawieni pod tymi wszystkimi problemami, które mogą iść z tą technologią, ale. Ale chcemy też dać ludziom wolność, powiedzmy w takim momencie, gdzie ludzie mogą sami decydować, ewentualnie sami po prostu czuć tutaj tą moc, no, wybierając to, co na przykład chcą. Uh, we just look at it a little differently. Ale na to patrzymy troszeczkę z innej strony. I jeżeli nie spojrzeliście jeszcze na taką książkę, warto może się zaznajomić z książką The Age of Cryptocurrency. This book begins with story of women. I ta książka zaczyna się z historią afgańskiej kobiety, która jest niestety usunięta praktycznie z systemu finansowego. Po prostu to jest no, zależne od kultury i regionu. Bardziej kultury, bo kobiety powiedzmy nie mogą uczestniczyć w taki sposób. No, jeżeli chodzi o wykluczenie w tych krajach, wiadomo. No, mocy kobiet. I za pomocą bitcoina mogą po prostu zbudować tą wolność na nowo. Nie wydaje mi się, że taką technologię powinniśmy odrzucić gdzieś na bok, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wszystkie rzeczy, które się zdarzą na horyzoncie. I ta instytucja, w której się tutaj znajdujemy, powinna szybciej tutaj działać w tym przypadku. Day, Bo oczywiście na samym końcu to jest ta droga, w którą idziemy. And I myślę, że ludzie we can either help facilitate this technology advancement. I albo wspomożemy właśnie tą technologię jako no, rozwój, który może się tutaj wydarzyć, albo po prostu się zdarzy ta technologia bez nas. And God forbid it Any, uh, any so again... i szkoda, żeby to by się wydarzyło gdzie, gdziekolwiek indziej, gdzie nie mamy nawet prawa głosu. Thank I dziękuję oczywiście za to spotkanie. Przewijmy troszeczkę wcześniej, na co była ta odpowiedź podsumowująca? O co tutaj dokładniej chodziło tej osobie? And I mogę skupić się na several, but in krótkim short time... Pani Tetro, i byłem troszeczkę, można powiedzieć, zmieszany czy zaskoczony na to, jak Pani zareagowała na kryptowaluty, jeżeli chodzi o Pani opinię, gdzie krytykowała Pani kryptowaluty ale tylko dlatego że pani mówiła o librze i tak naprawdę to nie jest kryptowaluta hope that you've more fully explored, uh, bo chciałbym, żeby Pani w przyszłości też sprawdziła te innowacje, które zdarzają się na krypto. Gdzie niektóre z tych aplikacji budują finansową przyszłość dla Jednostki, ale też do tego, że mogą kontrolować wartość swojego aktywa, niż tutaj być odpowiedzialni za tą wartość, albo odpowiedzialne jednostki, które są za to, to jest rząd. Patrzyliśmy na kryptowaluty już sześć czy siedem lat temu. Mówiłam o tym, i oryginalna tutaj wizja tego właśnie jak miały działać kryptowaluty, albo jak działają, jest to, że po prostu dają z powrotem władze, jednostce i taką wolność, można powiedzieć, jednostce. Ale co się wydarzyło przez te wszystkie lata. To to, że po prostu pojawiły się instytucje, które działają jako powiedzmy, no, coś pomiędzy. Tymi kryptowalutami. Także ludzie nie do końca są tutaj no, swoimi bankami, czyli o co jej chodzi. Chodzi o to, że pojawiły się instytucje, które i tak i tak odbierają tą decentralizację za pomocą, powiedzmy, kontaktu najpierw z nimi, a dopiero z kryptowalutą. I najczęściej. Te podmioty, które działają pomiędzy, czyli powiedzmy, giełda, można tutaj dodać, nie zawsze są tutaj regular, regulowanymi podmiotami czy działającymi zgodnie z prawem. Nie ma dokładnych zasad. Także ta obietnica kryptowalut w pewnym sensie została tutaj do, do, zatracona.

Mówi pod tym kontekstem racjonalne czy nieracjonalne, czyli to jest od, zależne od pani wizji. I'm, I'm Także to jest tylko pani definicja, co jest racjonalne. Bo jest tam przecież świetne środowisko geniuszów, którzy y, transferują. Tą wartość każdego dnia w tej technologii. I, we're gonna, we're gonna that, uh, that I wydaje mi się, że właśnie za pomocą takich myśli, e, no. W taki sposób, jak właśnie pani tutaj podchodzi do tego tematu, w pewnym sensie zamykamy się na tą technologię. A oczywiście słyszeliśmy na temat Bitcoina, słyszeliśmy na temat Ethereum. Czy Pani też może podpowiedzieć coś na temat XRP? Czy efekt Ripple? Tak, tak, jeżeli chodzi o technologię płatności, tak. Czy też pani rozumie coś pod pojęciem EOS? Nie. A co z prywatnymi kryptowalutami, takimi jak Monero czy Zcash? So I, I had a footnote that, um, if I understood the aim of this, I was no, dobrze... hearing that it was uh, that I was not going to approach the privacy concerns. There are any number of different privacy technologies around. Bo przecież mamy wiele technologii prywatnej już w koło. Niektóre z nich po prostu no, są zastanawiające, niektóre w kryptowalutach, niektóre obiecujące. Ale zgadzam się z panem, że no oczywiście jest coś interesującego w tej technologii. A co jeżeli chodzi o Algorand czy Zero X? A co ze Stellarem? Gdzie mamy też cross border płatności. Czy też pani wie coś na ten temat? Nie. So, I, I mean, I these, but... Także mógłbym z tą listą iść jeszcze dalej. But, uh, it's, uh, it's I to jest naprawdę no, ciekawe, co się dzieje wokół tej technologii: and, uh, and... mobilne płatności. In any one of you, uh, these new innovations which uh, I te które dają tą and suggest that it's a, it's a negative because i sugerujemy od razu że to jest coś negatywnego by the way major companies like ibm are doing work on this too i nawet ibm wchodzi właśnie w tą technologię także plastic bank is a pilot program that has proven to be successful in haiti Plastic Bank na przykład to jest też jedna jest tutaj z odnóg IBM, -a, która działa na Haiti, gdzie digitalne, czyli cyfrowe aktywo jest dane za to, że ktoś po prostu segreguje śmieci. Także widzimy jak ta technologia, bo nie tylko o krypto tutaj rozmawiali, ale też o mobilnych, powiedzmy, technologiach, które świetnie sobie tutaj działają. Jest porównana gotówka do tego, że tak naprawdę gotówka nadal działa, jest prywatna i no, nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto co gdzie ma. Także bardzo możliwe, że po prostu wyjście z ostrym nastawieniem do kryptowalut, jak tutaj zauważa pan Emer, to było nadane 30 stycznia 2020 roku, także niedawno, może zaszkodzić też. Gospodarce Stanów Zjednoczonych. I to jest, to jest bardzo ważne, i widzieliście, jakie kryptowaluty zostały tutaj wymienione w kongresie. No i widzimy, jaką ma wiedzę ta pani na temat wielu z nich. Praktycznie zerową. Więc wrzucanie wszystkiego do jednego koszyka i negowanie tej technologii może nie do końca być tutaj, oczywiście, no, zgodne z tym, co może pozytywnie wnieść ta technologia do przyszłości. Także dajcie znać, co myślicie na ten temat, oczywiście. No i może coś się zmienia w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o chociaż kongres. Zobaczymy. Także Libra była porównywana do kryptowalut. Tutaj pan świetnie sprostował, że to nie jest kryptowaluta, także już o tym wiemy. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.